Klaudia Szustek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc będzie deszczowa dla wschodnich regionów kraju, dla stolicy oraz Krakowa. Więcej przejaśnień zobaczymy na zachodnich krańcach Polski i na północnym zachodzie. Na termometrach od 15 stopni na zachodzie do 18 w Warszawie. Ciśnienie wciąż niskie, 1008 hektopaskali. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Jutro strefa opadów obejmie obszar Berna, Wiednia, Pragi, Berlina oraz Bratysławy. Natomiast w Rzymie i w Atenach bardzo słonecznie i bardzo ciepło. W Atenach zanotujemy najwyższą temperaturę 39 stopni. W pozostałych miastach 30 stopni w Kijowie, 24 w Wilnie, od 17 do 21 stopni w Skandynawii. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla naszego kraju. Jutrzejszy dzień będzie przeważnie deszczowy. Burze pojawią się również w Małopolsce. Jedynie w Poznaniu i w Zielonej Górze padać nie będzie. Na termometrach jedynie 19 stopni w Łodzi, 22 w Bydgoszczy, w Gdańsku, 21 we Wrocławiu, 25 w Krakowie i aż 30 w Rzeszowie. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Poniedziałek burzowy dla południowych i wschodnich regionów kraju, na termometrach od 21 do 24 stopni. We wtorek opady deszczu ponownie pojawią się na zachodzie, natomiast w centrum i na północnym wschodzie zobaczymy więcej słońca. W środę na termometrach od 21 do 24 stopni, burze pojawią się w centrum Polski. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.